Gdy byłam małym dzieckiem, zmarł mi tata, więc przez resztę jego życia wychowywała go jego mama, a także najstarszy brat Marian, który był legionistą, zwolennikiem Józefa Piłsudskiego, a także był komendantem stołecznej policji. To właśnie te dwie osoby wychowały Jana Karskiego na patriotę. Uczęszczał do szkoły podstawowej. Swojej misji. Ponieważ pierwsza misja udała mu się znakomicie, od razu wyruszył w kolejną. Jednak zostaje złapany przez Gestapo. Gestapo zdaje sobie sprawę, kim jest Jan Karski i że jest kurierem, więc postanawia wyciągnąć z niego w każdy sposób ważne informacje. Torturują go, ma połamane palce, powyrywane paznokcie, połamaną szczękę. Przyczyn antysemityzmu niemieckiego. I pierwszą przyczyną była przegrana w I wojnie światowej. Niemcy przegrali w I wojnie światowej. Po przegranej I wojny światowej na Niemcy spadły wszelkie koszty reparacyjne.